Błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże. Wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. O najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Dawidów, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad tym domem, Strzeż Jego mieszkańców. Niech Twoje Boskie Błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie. Niech Duch Święty oświeca myśli i serca ich, i niech moc Jego działa przez nich na każdym miejscu. Wszystko, co się w tym domu znajduje, tych, co doń wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi. I od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się doń żadne nieszczęście nie zbliżyło. Imię Święte Jezusa z dziewięciu chórami aniołów niech będzie z tym domem, dając Mu swój pokój. Najświętsza Maria Panna niechaj Go okrywa płaszczem macierzyństwa swego. Święci Archaniołowie niech Go strzegą. Święci apostołowie, niech raczą być szafarzami dostatków jego. Święci ewangelistowie, niechaj utwierdzają i umacniają go. Krzyż Chrystusa, niech będzie dachem domu tego. Trzy gwoździe Chrystusa, niech będą zaporą jego. Korona Chrystusa, niech będzie tarczą jego. Jezus, Maryjo, Józefie, święty. I wszyscy patronowie nasi, i wy, święci aniołowie stróżowie, sprawcie to u Boga w Trójcy Świętej jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi napadów złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia duszy lub ciała grożącego. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Pozwalamy drukować z książęco metropolitalnej kuri Kraków dnia 20 lipca 1933.